Ochotnicza Straż Pożarna z Mieroszowa funkcjonuje już w nowej, długo wyczekiwanej remizie. Kilka dni temu strażacy przeprowadzili się ze starego budynku znajdującego się w pobliżu rynku do obiektu na ulicy Żeromskiego. Nowa remiza jest nowoczesna i komfortowa. Jej budowa kosztowała prawie 3 miliony złotych. Większość środków pochodziła z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina dołożyła blisko 100 tysięcy złotych. Uwinęliśmy się z realizacją tego zadania. Remiza powstała w niespełna rok, więc jesteśmy wszyscy zadowoleni i staraliśmy się, żeby jak najszybciej dokonać również odbioru, bo wiadomo, że to jest jeszcze proces związany z tym, że należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Staraliśmy się, aby dopiąć wszystkie te pozwolenia, bo zdawaliśmy sobie również sprawę, że zbliża się Dzień Strażaka i chcieliśmy go uczcić właśnie tutaj w Mieroszowie. Otwierając tą remizę. Udało się, jestem przeszczęśliwy. Remiza wygląda jak wygląda, ale niech ocenią mnie to już wszyscy ci, którzy ją zwiedzają, ale przede wszystkim nasi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie, bo to oni będą tutaj gospodarzami. Niech im służy, niech dbają również i o bezpieczeństwo naszych mieszkańców w gminie, a oni mają to, o co bardzo dawno zabiegali. Mają bazę, mają warunki socjalne, mają garaże, mają salę taką edukacyjną, więc wszystko to, co mogliśmy stworzyć im jako gmina Mieroszów, i tutaj chciałbym bardzo podziękować również radnym Rady Mieroszowa, że wspierali mnie w ramach tej inwestycji. No i mamy ten obiekt. Panie komendancie, 30-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej świętujemy dzisiaj pod świeżo otwartym budynkiem OSP w Mieroszowie. Co dzięki tej sytuacji, że taki budynek, taki obiekt właśnie został otwarty, wynika dla mieszkańców i okolicznych miejscowości, mieszkańców tych okolicznych miejscowości? Tak, powiatowe obchody Dnia Strażaka w tym roku akurat wiążą się z otwarciem nowej remizy w OSP Mieroszów. Jest to piękny obiekt za niecałe 3 miliony złotych. Postanowiłem w tym roku, iż z tej okoliczności przeniesiemy się z tradycyjnego miejsca, jakim jest Wałbrzych czy Szczawno, poza miasto Wałbrzych, do powiatu i do miejscowości Mieroszów. Chciałem pokazać wszystkim naszym zaproszonym gościom, prezesom, dyrektorom, burmistrzom, wójtom, jak można stworzyć świetne warunki do funkcjonowania jednostki OSP, tym razem w Mieroszowie. Mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk dla pozostałych gmin, tam gdzie te jednostki są jeszcze zaniedbane i do remontu, jak można zainwestować niewielkie pieniążki, bo przypomnę, nasza remiza około 20 milionów kosztowała na ulicy Ogrodowej, to są 3 miliony złotych, a w zupełności te środki finansowe wystarczą. Jednostka OSP Mieroszów jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Dla przypomnienia, w tym systemie są najlepsze jednostki, które spełniają nasze kryteria wymagania, które też mają czas realizacji wyjazdu w granicach 2-3 minut. To jest dla jednostek OSP akceptowalny poziom czasu wyjazdu. I jeszcze w jednostce w gminie Mieroszów, dla przypomnienia, w tamtym roku, w grudniu, komendant główny włączył do krajowego systemu jednostkę OSP Sokołowsko. To powoduje, że już na terenie gminy są dwie dobrze funkcjonujące, wyspecjalizowane jednostki, które pomogą mieszkańcom w każdej chwili, gdy będą tego potrzebowali, udzielą pomocy profesjonalnej. Musimy też pamiętać, iż z Wałbrzycha, z jednostki numer 1 czy numer 2, jest około 20 km i ten czas dojazdu to jest około 20 minut, także jednostki wszystkie z Sokołowska czy z Mieroszowa dotrą o wiele szybciej i już będą w stanie udzielić tej pierwszej pomocy. Lubię do Was przyjeżdżać. Cieszę się, że po tej dwuletniej przerwie po raz kolejny jestem u Was i możemy uczestniczyć w naszym wielkim święcie podczas właśnie takiego uroczystego apelu zgodnie z naszą wieloletnią tradycją, naszym ceremoniałem. Te lata, ostatnie dwa lata stojące pod znakiem pandemii na pewno nie były łatwe dla nikogo, szczególnie też dla nas, dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, strażaków ochotników. Tak się złożyło, że pandemia
w związku z pandemią przybyło nam wiele obowiązków i to takich zadań, których jeszcze kilka lat temu no, nikomu by do głowy nie przyszło, że będą tym się zajmować strażacy. Mierzenie temperatury na granicach, dostarczanie żywności dla osób będących w kwarantannach, pomoc w akcji szczepień, pomoc w utrzymaniu przyszpitalnych i przyjęć. To są tylko oczywiście dystrybucja środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących. Nadal utrzymujemy 2 banki tlenu medycznego w naszych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. To był naprawdę ogrom zadań, ogrom wyzwań, nowe całkowicie obszary. I tak z perspektywy tych ponad już 2 lat, może ta moja ocena nie będzie do końca obiektywna, tak, ale uważam, że po raz kolejny strażacy stanęli na wysokości zadania. I pozwolicie, że z tego miejsca bardzo serdecznie, bardzo z całego serca Wam podziękuję. Właśnie strażakom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i wszystkim druhom, ochotnikom jednostek SP z terenu powiatu wałbrzyskiego. Nasi weterani, ale też część czynnych strażaków Komendy Miejskiej pamiętają te lata, pamiętają z jakiego poziomu wychodziliśmy, jakie były nasze warunki lokalowe, jakim sprzętem dysponowaliśmy, jakimi samochodami jeździliśmy i teraz nawet widząc tutaj te samochody zgromadzone przy remizie w Mieroszowie, są to oczywiście samochody ochotniczych straży pożarnych, ale to pokazuje, na jaki wysoki poziom weszliśmy. Ja się bardzo cieszę, że również ten poziom wyposażenia, posiadania, wyposażenia w nowe samochody w Państwowej Straży Pożarnej również idzie w dobrym kierunku. Tak jak komendant wspomniał, mam nadzieję, że w tym roku 2 ciężkie samochody wejdą na wyposażenie jednostek wałbrzyskich. W przyszłym roku nowe średnie auto, jak komendant zauważył, 10 lat będzie miał w spokoju. Ale ja tak Ciebie nie pozostawię bez nowych wyzwań, także parę pomysłów tutaj dla komendanta jeszcze na pewno będzie, ale właśnie to pokazuje, na jakim jesteśmy etapie, jak to się zmieniło przez te 30 lat. Pan minister Michał Dworczyk z uwagi na inne obowiązki służbowe dzisiaj nie mógł tutaj z nami być, jednak skierował do Państwa list, który dzisiaj odczytał. Dziękując za zaproszenie do udziału w uroczystych powiatowych obchodach Dnia Strażaka, proszę o przyjęcie wyrazów uznania dla trudu i poświęcenia, jakich wymaga strażacka służba. To wy, druhny i druhowie, chronicie nasze mienie, ale nade wszystko to, co najcenniejsze, nasze życie. Narażając przy tym właśnie własne życie. Służycie na polskich drogach, służycie podczas klęsk żywiołowych. Ta społeczna służba budzi najwyższy szacunek. Jest pięknym świadectwem odwagi i poświęcenia, odpowiedzialności za drugiego człowieka. Z serdecznymi pozdrowieniami zwracam się też do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych. Bardzo często to właśnie strażacy z OSP są pierwsi na miejscu nieszczęśliwego zdarzenia, niosą pomoc i wspierają kolegów zawodowców. Nie do przecenienia jest też rola, jaką odgrywają Państwo w swoich społecznościach. Członkowie OSP to niejednokrotnie lokalni liderzy oddani swoim małym ojczyznom, dbający o rozwój oraz pielęgnujący ważne wartości i tradycje. Dziękując za troskę o nasze bezpieczeństwo, życzę niewyczerpanej siły i wiary w powodzenie każdego podjętego zadania. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech święty Florian otacza Was i Wasze rodziny swoją opieką, a pełniona służba niech będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Podpisano poseł na Sejm RP, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Michał Dworczyk. Z okazji obchodów Dnia Strażaka pozwólcie, że na ręce komendanta Miejskiego Straży Pożarnej pana Krzysztofa Szyszkę złożę najserdeczniejsze życzenia i wyrazy szacunku za Waszą służbę, za poświęcenie, za codzienny trud. Przed strażakami zawodowymi codziennie jest bardzo trudne wyzwanie,
bo oprócz gaszenia ognia, tych podstawowych czynności, robicie jeszcze tysiące innych spraw. Ja cieszę się, że tego sprzętu przybywa i cieszę się, że ten sprzęt jest coraz lepszy i ułatwia wam pracę. Ale mam też świadomość, że zadań przybywa z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. I tych wyzwań przed wami jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ale mamy również świadomość, że je realizujecie na poziomie wzorowym. Że jesteście szybcy, sprawni i skuteczni. I to jest, proszę Państwa, największa wasza wartość. To, co było tutaj powiedziane. Wysoki procent zaufania społecznego. To cieszy, że Straż Pożarna w społeczeństwie polskim jest szanowana, ale również doceniana. Życzę wam, aby wyjazdów było jak najmniej i żeby każdy wyjazd kończył się szczęśliwym powrotem wszystkich funkcjonariuszy, którzy wyjeżdżają do różnych zadań. Panie komendancie, proszę przyjąć ode mnie wyrazy podziękowania dla wszystkich zawodowych. Jeszcze momencik. Korzystając również z okazji, że jesteśmy dzisiaj w Mieroszowie, chciałbym poprosić tutaj druha Tomasza Mordonia. Drogi druhu, z okazji obchodów Dnia Strażaka na pana ręce składam wszystkim strażakom ochotnikom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania za codzienny trud, niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Życzę, aby służba była dla was źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji otwarcia nowego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie. To ważna chwila w historii jednostki, gminy oraz powiatu. Dzisiejsza uroczystość to również czas satysfakcji i potwierdzenia wysiłku wielu osób ukierunkowanych na jeden konkretny cel. Poprawę warunków pracy strażaków. Składam gratulacje z okazji nadania nowego sztandaru dla OSP Mieroszów. Nadanie sztandaru to wyraz uznania i doceniania tych, którzy swoją służbą i pracą historię OSP w Mieroszowie tworzyli i tych, którzy ją obecnie kontynuują. Niech święty Florian otacza was swoją opieką w wypełnianiu strażackich obowiązków. Dziękuję panie starosto. I na końcu, szanowni państwo, chciałbym podziękować panu prezydentowi, wszystkim wójtom i burmistrzom, radnym za to, że w tych trudnych czasach znajdowane są pieniądze, których brakuje w samorządach i że ta pomoc dla Państwowej Straży Pożarnej, ale i dla ochotników płynie. Szczególne tutaj podziękowania, panie burmistrzu, dla pana i dla całej Rady Gminy i Miasta Mieroszów, bo to jest, proszę państwa, najlepszy dowód, że samorząd to siła. Jeżeli samorząd docenia pracę swoich społeczników, to może zapewnić im godne miejsce. I ja jestem jako starosta wałbrzyski dumny, że dzisiaj mogę być w takim miejscu, przy tak pięknym obiekcie. Mam nadzieję, że takich obiektów w powiecie wałbrzyskim, tam gdzie ich nie ma, powstanie więcej. Dziękuję wam za to wyzwanie i pamiętajcie, bez strażaków nie będzie bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Uzupełniając tylko tych wiele bardzo trafnych, celnych i powiedziałbym takich miłych spostrzeżeń, jakie pod adresem wszystkich strażaków, zarówno ochotniczych straży pożarnych, jak i Państwowej Straży Pożarnej dzisiaj padło tutaj, więc podzielę się taką refleksją, przyglądając się prezentacji sztandaru, który został jakby odprowadzony już do historii, jednocześnie obserwując prezentację tego nowego sztandaru i gratuluję oczywiście tego wydarzenia. Naszła mnie taka refleksja w powiązaniu z tym przedstawionym przez komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu i również w bardzo taki
szerszej formie przez komendanta wojewódzkiego takiego spostrzeżenia, że ocena pracy strażaków w Polsce jest niezmiennie jedna z tych najwyższych. Kto wie, czy teraz nie jest w ogóle najwyższa, bo powyżej 90%. Zastanowiło mnie, jak to się dzieje. Myślę, że powodem jest oczywiście ofiarność, determinacja, to wszystko, co charakteryzuje pracę strażaków, to, że są zdolni do podjęcia każdego wyzwania jeszcze niedawno zupełnie nietypowego dla strażaków. Zawsze kojarzyliście się wszyscy z walką z ogniem, z klęskami żywiołowymi, a dzisiaj prawie już doszliśmy do tego, że uczestniczyliście czynnie w akcji szczepień. Co dopiero przed nami, to pewnie i przed wami pewnie przyszłość pokaże. Ale miałem też taką refleksję, że jednym z powodów takiej wysokiej oceny jest to, że niezależnie od symboliki napisów na tych sztandarach przejścia od Polski Ludowej do Polski takiej, jaką teraz na szczęście mamy, niepodległej, suwerennej, Straż Pożarna, jak mało która służba udało się tej służbie zachować apolityczność, wierność zasadom, wierność zadaniom i pewnie jest to jeden z tych elementów, który buduje wizerunek służącej obywatelom, służącej państwu polskiemu, służącej ojczyźnie służby mundurowej. Gratuluję wszystkiego dobrego i tego szczęścia, o którym pan starosta powiedział w waszej pracy. Bardzo dziękuję.